Chciałbym dzisiaj omówić sprawę, która zajmuje bardzo poczesne miejsce w debatach Wielkiej Brytanii. Chodzi mianowicie o rezygnację arcybiskupa Canterbury Justina Welby. Żeby zdać sobie sprawę z rozmiarów wstrząsu, jaki ogarnął Kościół anglikański, musimy przypomnieć, że głową Kościoła anglikańskiego jest król, więc arcybiskup podlega bezpośrednio królowi i oddał się do dyspozycji, a raczej złożył rezygnację na ręce właśnie króla. To trochę tak, jakby w kościele katolickim papież zrezygnował, bo doszedłby do wniosku, że jego posługa nie odpowiada oczekiwaniom wiernych. No, w katolicyzmie nie ma króla, któremu by papież podlegał. Papież jest suwerennym i jedyne, co jest możliwe, to że on sam taką decyzję podejmie i się poda do dymisji, czy abdykuje po prostu, jak to zrobił nie tak dawno, zresztą w 2013 roku, papież Benedykt XVI, ale powiedział, że ze względu na coraz słabsze zdrowie podejmuje tę decyzję. Nic nie było mowy o tym, że z jakichś powodów moralnych czy nadużyć, za które byłby odpowiedzialny, tę decyzję podjął. No ale skoncentrujmy się na kościele anglikańskim. Co takiego się stało i co powiedział arcybiskup Justin Welby? Może zacytuję jego słowa. Powiedział tak: jest bardzo jasne, że muszę wziąć osobistą i instytucjonalną odpowiedzialność za długi i traumatyczny okres między 2013 a 2014. Właśnie wtedy rozpoczął, tak jak papież Franciszek, nawiasem mówiąc, swoją misję głowy Kościoła anglikańskiego. Dodał przy tym, że swoją decyzją chce pokazać, że Kościół instytucjonalnie ponosi odpowiedzialność za to, co należący do niego drapieżcy seksualni, zwłaszcza jeden, na temat którego raport się właśnie ukazał, zrobił ofiarom w czasie działań związanych z Kościołem. I tutaj znowu go zacytuję: mam nadzieję, że ta decyzja jasno pokazuje, jak poważnie Kościół anglikański rozumie potrzebę zmian i jak głębokie jest nasze zaangażowanie w tworzenie bezpieczniejszego kościoła, a ustępując, czynię to w smutku wraz ze wszystkimi ofiarami i osobami, które przeżyły molestowanie. Tyle arcybiskup Welby i ta jego jasna deklaracja związana z rezygnacją z urzędu, jak powiedziałem, odbiła się szerokim echem. Natomiast w tych słowach nie wybrzmiało wystarczająco, dlaczego on się podał do tej dymisji. Otóż sprawa dotyczy raportu, jak wspomniałem, który liczy prawie 300 stron, tak zwanego raportu Keita McKeena, aktywisty, prawnika, który sporządził bardzo dokładny raport, odwołując się do zeznań ofiar niejakiego Johna Smitha. I tenże John Smith w latach 70. i 80., prowadząc różne aktywności okołokościelne, dopuścił się bardzo brutalnych gwałtów na dzieciach, na chłopcach i na młodych mężczyznach. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że o tych nadużyciach arcybiskup Welby wiedział już w momencie, kiedy obejmował urząd w 2013 roku. Co więcej, z tego raportu wynika,
że znał się bardzo dobrze z tym drapieżcą, niejakim Johnem Smithem. Być może nawet się przyjaźnił, o czym wcześniej nie powiedział. Także bezpośrednim powodem, dla którego Welby zrezygnował, był nacisk, presja innych biskupów, którzy powiedzieli, że w takiej sytuacji on nie ma moralnego prawa, żeby dalej kierować kościołem, a zwłaszcza, i to podkreślają brytyjscy dziennikarze, biskupki, bo w kościele anglikańskim są święcenia kapłańskie, są święcenia biskupie dla kobiet, i to właśnie kobiety były tą grupą nacisku, która wpłynęła ostatecznie na arcybiskupa Justina Welby, żeby się podać do dymisji. Mówię o tym w ramach naszego cyklu takich różnych opowieści o kościołach, o religiach i o różnych sposobach obecności religii w przestrzeni publicznej, żeby pokazać, że właśnie Kościół anglikański znalazł się na bardzo dużym zakręcie, by nie powiedzieć wirażu. Ta decyzja Welby'ego jest takim zwieńczeniem bardzo wielu publikacji na temat degrengolady moralnej hierarchii Kościoła ewangelickiego. Przed kilku laty ukazała się taka ważna praca bardzo zasłużonej socjolożki religii Lindy Woodhead, która pokazywała właśnie bardzo moralnie podejrzane zachowania różnych hierarchów. Ta książka spotykała się z ogromną krytyką, ale widać, że coś było na rzeczy. Więc Kościół anglikański podejmuje próbę oczyszczenia. Wiemy, że to nie będzie łatwe. Wiemy, że również w Kościele katolickim, by przypomnieć taki pamiętny raport ogłoszony przez Watykan dotyczący kardynała Teodora McCarricka, który dopuszczał się podobnych aktów seksualnych, gwałtów seksualnych na młodych mężczyznach. I to zostało bardzo dokładnie udokumentowane, oparte na zeznaniach. No i w konsekwencji papież podjął radykalną decyzję wyrzucenia Makarika ze stanu kapłańskiego i pozbawienia go tym samym wszystkich apanarzy związanych z byciem kardynałem. Także warto takie rzeczy odnotowywać. Warto wiedzieć, że organizacje, instytucje religijne podejmują tę próbę oczyszczenia się z tego rodzaju przykrych, no czasem nie tylko przykrych, ale dla ofiar odrażających wręcz zachowań ich przedstawicieli, bo za takiego trzeba uznać Johna Smitha, który w imieniu Kościoła działał i jednocześnie dopuszczał się takich odrażających zachowań. Więc myślę, że za mało te rzeczy są komentowane w polskich mediach. One w ogóle nie zostały odnotowane tak na dobrą sprawę. Stąd moja inicjatywa, żeby o tym opowiedzieć Państwu i żebyście się do tego w jakiś sposób również odnieśli, zastanawiając się, czy na przykład polski kościół również stać na tego rodzaju akty oczyszczenia.